Witajcie! Zaczniemy sobie dzisiaj od lekcji historii. Dawno, dawno temu Nintendo umożliwiło Square utrzymanie się na rynku, przyjmując ich pod skrzydła. Niestety, współpraca nie trwała wiecznie. Jeszcze w 1988 wielkie N zaczęło rozmawiać z Sony i planować inwazję na format dysków kompaktowych. W 1991 roku zapowiedziano Super Nintendo CD, przystawkę do obecnego Nintendo, która zrewolucjonizować miała branżę i wznieść Nintendo na inny poziom. Ówczesny prezes Wielkiego N, Hiroshi Yamauchi, który po części odpowiedzialny za wielki sukces tej firmy w tamtych latach, jednak chwilę przed ogłoszeniem współpracy z Sony zerwał to, uświadamiając sobie, w jakim dużym stopniu producent sprzętu będzie miał wpływ na IP Nintendo i poczuł się oszukany, jakoby to partnerzy w nieuczciwy sposób chcieli dobrać się do jego dzieci z Marianem na czele. Przyszła konsola Nintendo, czyli 64, miała opierać się na kartridżach, które te z większą pamięcią były strasznie drogie w produkcji i w przypadku Finala nie było to opłacalne. Twórcy skierowali się w stronę Sony, wydając grę, która przedefiniowała tą konsolę i była jedną z najlepszych gier generacji. Final Fantasy VII uznawany jest za najlepszą, a jeśli nie, to i tak najbardziej głośną odsłonę serii. Najważniejsze nazwiska pozostały w określonych miejscach, a scenariusz współtworzył Kazushige Nojima, który potem też maczał palce w scenariuszach innych z części finali, no i Kingdom Hearts. Zaś Nomura dostał całkowity wpływ na postacie, które bardziej wyglądały jak z mangi niż z poprzednich odsłon finala. Siódemka stała się sławna z kilku powodów. Dla wielu był to pierwszy tytuł serii, jak nie pierwszy JRPG w ogóle, a droga kampania reklamowa, jak i wyśmienita na tamte czasy grafika przyczyniły się do mainstreamowego sukcesu. Dla wielu ortodoksyjnych fanatyków jest to trochę na wyrost, z wielu przyczyn. Jednak trzeba przyznać, że nowy Final był nową jakością, no i był to tytuł przełomowy. Postaci i stwory nabrały życia za sprawą poligonów, scenerie wzbogacały prerenderowane tła, a za naleganiem Sakaguchiego przejścia między cutscenkami a rozgrywką były jak najmniej widoczne, mimo że dychotomia między tymi dwoma wersjami postaci biła po oczach nawet wtedy. A jakby tego było mało, to walki za sprawą zmiennej kamery sprawiały, że szczękę mieliśmy trochę niżej. System walki opierał się na tym dynamicznym, ustanowionym w czwartej odsłonie, ekwipunek uproszczono, a fani modyfikacji i szkolenia potężnych herosów dostali możliwość zabawy z materią. Doliczmy do tego minigierki, ciekawe sidequesty, fabułę, no było tego naprawdę dużo. Jednak Finala 7 pokochaliśmy z innych powodów. Głównym bohaterem tej odsłony był Cloud Strife, najemnik, który na przestrzeni naszej historii zmieniał się, a dzieje walki buntowników i złowrogiej korporacji Shinra napędzały fabułę. Siódemka różniła się nie do poznania i tak jak szóstka, popychała serię na nowe tory i badała niezbadane dotychczas terytoria. W centrum naszej ferajny kręcił się mały trójkąt miłosny między głównym bohaterem a przyjaciółką z dzieciństwa Tifą i napotkaną w trakcie przygody kwiaciarką Aerith. Mogliśmy wybrać, do której się zbliżymy i której damy przysłowiowego kosza. A jeden z naszych kompanów, Barret, nie raz, nie dwa przeklnął na ekranie. Co w latach 90. nie było często spotykane. No i też w grze pojawiła się krew. Czego Japończycy też unikali. Chociaż Resident, który ukazał się w podobnym okresie, może temu zaprzeczać. Fabuła poruszała wątki filozoficzne i tematy takie jak reinkarnacja czy egzystencjalizm, a w jednym z questów mieliśmy otwarte nawiązanie do prostytucji. Zaś czwarty charakter Sephiroth, mimo że nie był tak groteskowy jak Kefka, to przerażał i mroził krew w żyłach. I jak dla mnie, razem ze wspomnianym wcześniej Kefką, godnie piastują podium najlepszych złoczyńców serii. Final Fantasy VII był po prostu ogromną i świetną grą,
która rozkochała zarówno krytyków, jak i fanów, a liczne projekty wchodzące w skład Final Fantasy VII Compilation, takie jak na przykład Crisis Core czy inne adaptacje gry, pokazują, jak ważna dla fanów jest ta część. Siódemka odniosła sukces na wielu płaszczyznach, a oczekiwania fanów, jak i ambicje Square rosły w górę. Ósma część, podobnie jak poprzedniczka, wędrowała w środowiska futurystyczne, a Square jeszcze bardziej chciało podnieść standardy gatunku RPG. Problem był jednak w tym, że nie da się na siłę odtworzyć takiego szału, jakim była część siódma. Najnowsza gra Square zebrała świetne recenzje, ale zarówno fani, jak i krytycy, co po niektórzy, otwarcie kręcili nosem. Od czasu poprzedniczki wszystkie elementy były na miejscu, jednak nie każdy pałał miłością do głównego bohatera. Guardian Force, będące kolejne wcielenie z Summonów i stanowiące fundament kustomizacji, zbierały opinie przekombinowanych, a niektóre elementy, jak na przykład zabieranie czarów, były po prostu dziwne. Romans Squalla, młodego absolwenta wojskowej szkoły Seed i księżniczki Riony, stanowił motor napędowy całej fabuły i chyba najbardziej dotychczas w serii skupiał się właśnie na tych aspektach interpersonalnych. Jednak Squall nie był nowym Cloudem i mimo, że Square usilnie chciało nam to wmówić, to też sama Wiedźma, Czarodziejka Idea nie była tak charakterystycznym Schwarz-charakterem jak Kefka czy Sephiroth. Graficznie i dźwiękowo nadal był to jednak majstersztyk. Ojcowie Finala po raz kolejny udowadniali nam, że jeśli chodzi o RPG, to jest Square, a gdzieś tam cała reszta za nim daleko, w tyle. Postacie zaś za naciskiem Yoshinoriego Kitase były o wiele bardziej realistyczne i zawstydzały te z poprzedniej odsłony, które zdawały się być komiksowymi zlepkami pikseli. Futurystyczna atmosfera wyplebiła baśniowe akcenty. Oczywiście nadal była to baśń, tylko że bardziej współczesna i mechaniczna. A nowe finale stały się bardziej dark fantasy. A jako że twórcy na przestrzeni lat udowodnili nam jedno, że przede wszystkim lubią eksperymentować, to w dziewiątce, będącej osobistym faworytem Sakaguchiego, poszli w zupełnie innym kierunku, niż sugerować by mogła siódemka i ósemka. Na pokolenia, które rozpoczęło swoją przygodę z siódemką, dziewiątka nie kusiła tak bardzo, bo była dość specyficzna. Nowy Final powrócił do reali fantasy na wielu płaszczyznach, stanowił też powrót do korzeni, jak i hołd w kierunku genezy serii. Ponownie mieliśmy do dyspozycji czterech bohaterów jednocześnie, a ekwipunek był dość rozbudowany, w przeciwieństwie do trzech pozycji siódemki. Ekipa Sakaguchiego zabawiła się konwencją na tyle, że starsze gracze często mieli banana na twarzy. I już w samym designie postaci takich jak Vivi widać bezpośrednie nawiązania do historii serii. Perypetie sympatycznego złodziejaszka Zidana, który swoją drogą był głównym bohaterem, przypominają bardziej takie lekkie w odbiorze historii o ratowaniu świata, no i troszkę taką opowieść spod etykiety płaszcza i szpady. Broń Boże, nie jest to gra infantylna, tylko po prostu te proporcje się zmieniły. Nadal były momenty, gdzie poruszane były naprawdę depresyjne tematy i nawet wielu z nas mogło uronić łezkę czy dwie. Już w samej stylistyce twórcy zrezygnowali z zimnych barw i metalicznych akcentów, a co róż spotykaliśmy barwne i kwieciste krainy fantasy, tak charakterystyczne dla twórczości Amano. Mimo, że takie motywy jak cztery potężne kryształy czy porywanie księżniczki już wtedy zaczynały powoli bić po oczach, to bardziej spostrzegawczy gracze potrafili docenić to, jak Square żongluje archetypami, puszcza oczko i świadomie obiera nostalgię za priorytet. Mimo, że Final Fantasy IX sprzedał się o wiele słabiej od poprzedniczek, to krytycy, jak i weterani serii potrafili docenić tę część i świetnie się przy niej bawić. Mimo swoistej kontrowersji w społeczeństwie graczy, Final Fantasy IX nadal był dopracowanym, grywalnym i przede wszystkim ślicznym RPG-iem,
który wyciskał ostatnie soki z maszynki Sony. I tak jak u Semka, pod wieloma względami zawstydzał niektóre startowe tytuły PlayStation 2. Początek XXI wieku to bardzo ciekawy okres dla serii. Start nowej generacji dzielili zarówno gracze, którzy wychowali się na siódemce, jak i ci starzy wyjadacze, którzy jak na ironię byli tylko kilka lat starsi, którzy pamiętali pierwsze odsłony. Siódemka, mimo że odcięła się od dotychczasowych schematów serii dość znacznie, była kamieniem milowym i jedną z najlepszych gier w historii elektronicznej rozgrywki, która ustabilizowała Square na tronie. Niestety żadnej odsłonie, mimo że ósemka i dziewiątka były naprawdę dobre, co udowadniały oceny i entuzjazm community, nie udało się spowodować takiej rewolucji jak kiedyś. Square ciągle się rozwijało i kolejne odsłony miały pokazać lub zaprzeczyć temu, że twórcy ciągle ewoluują i idą do przodu. Ale o tym w następnym odcinku. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło. Na razie!